13. Witam was w kolejnej recenzji napojów na kanale. Napojem recenzowanym dzisiaj będzie Mirinda Orange Cola. Także lecimy. Zobaczymy, czy to będzie to dobre. Dziwny smak. Na początku czuć kolę, potem znowu pomarańcze. Na końcu lekki posmak coli, ale znowu pomarańcza czuć. Czuć pomarańcze i... Szczerze, ten napój mi nie przysmakował, zasługuje może maksymalnie na 4 na 10. Zresztą miks coli pomarańczy to dziwna rzecz, którą no nie lubię. Jakby ciekawy jest to smak, ciekawe połączenie, ale w rzeczywistości wychodzi z tego niezłe gówno, bo to nie jest dla mnie smaczny napój, to mi nie smakuje, po prostu mi to nie smakuje. Także, jeżeli lubicie oglądać u mnie testowanie napoi, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym. Jestem was także na poprzednim filmie, na następny dodatek, na razie cześć, hej hej. Jeżeli macie propozycje jakieś napoje do recenzowania, napiszcie w komentarzu. Może jeszcze zrecenzuję dla was inne smaki Mirindy, ale ten będzie miał zdecydowanie ostatnie miejsce, 4 na 10 to jest, wiecie, ocena, którą ten napój powinien otrzymać, ponieważ dla mnie jest paskudny. Pomarańcze jako tako lubię, chociaż Mirindy nie piję, bo nie za bardzo lubię. Kolę uwielbiam, ale połączenie tych dwóch smaków równa się coś takie mocny mech. Także subskrybujcie, koniecznie kanał, piszcie swoje plusy w komentarzach, lajkujcie, udostępnijcie ten film, zajmę mnie zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne, do następnego, na razie, cześć, hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanał w rozmowie, także elo.